Dzień dobry kochani, witam w moim studio. Dzisiaj pokażę Wam, co tutaj się kryje w tych wszystkich szufladach i czy naprawdę mam aż tyle kosmetyków, jak Wam się wydaje. To co? Zaczynamy! Poprzedni filmik to było tournée po moim studio, gdzie pokazałam Wam, jak sobie stworzyłam przestrzeń do pracy, mój kreatywny świat, kreatywne królestwo, jak to wszystko wygląda. Natomiast dzisiaj dobieramy się do tych wszystkich szuflad. Pokażę Wam moją organizację kosmetyków, to ile ich jest, z jakich kosmetyków korzystam najczęściej. I tak, nie jest ich mało, ale pamiętajcie, że jestem wizażystką i ja na tych kosmetykach pracuję i mam tutaj same kosmetyki, które są mi potrzebne, z których korzystam. Jest tutaj mega segregacja. Pamiętajcie, że nie tylko wykonuję makijaże, kręcę dla Was filmiki, ale również uczę w szkołach, prowadzę warsztaty, różne pokazy makijażu i te kosmetyki również mi w tym pomagają. Więc no, dzisiaj macie okazję zajrzeć do kuferka wizażystki. Zaczniemy od tej szafy. Szafę Wam już wcześniej pokazywałam. Jest tutaj miejsce na tła, jakieś rzeczy do charakteryzacji, przybrania, oczywiście lampy, oświetlenie, ale nie to jest ważne. Ważne jest to, co się znajduje tutaj w szufladach poniżej. I są tutaj trzy szuflady. Czekajcie, muszę sobie tutaj światła trochę więcej dołożyć. W pierwszej z nich mam lakiery hybrydowe, wszystko do paznokci, lampy. Są tutaj waciki, wiecie, wszystko, co jest potrzebne do stylizacji paznokci. Filmy są różne, mam tutaj prowokater, mam tu Vibo, najnowsza kolekcja, jest Neonail, jest bardzo dużo M-Nail, więc jest tego naprawdę sporo i w sumie to nie tak, że z wszystkich korzystam, ale czasem sobie zmieniam, daję jakieś dziwne kolory, więc no są tutaj, są po prostu tutaj na potrzeby różnych stylizacji, gdzie też potrzebuję mieć zrobione paznokcie. Kolejne szuflady to jest moje królestwo, to jest królestwo charakteryzacji. I myślę, że tutaj spodoba się ta szuflada tym, którzy też się tym jarają po prostu. No tak, no i zobaczcie, tutaj są farby. Zacznijmy może od tych półeczek. Te wszystkie opakowania to jest z Ikei, te klasyczne takie na sztućce. Natomiast te pudełeczka plastikowe są z Pepco. Tak, więc tam też możecie kupić naprawdę bardzo tanie, fajne pojemniki do segregowania tego wszystkiego. Te akurat, zobaczcie, na sztućce idealnie się nadały na wielkość farb, żeby je poukładać. Tutaj mam sztuczną krew, są takie kosmetyki, preparaty do protetyki, do odlewów, tak żeby je utrwalić bądź przygotować do malowania, więc tu jest ta bardziej profesjonalna część charakteryzacji. Tu jest kolodium, więc świetny preparat, też profesjonalny do tworzenia blizn, ale już takie mniej przerażające rzeczy. To są woski, woski Krolan, woski Mayron. O, tutaj wszystko, wiecie, to nie jest pięknie czyste, bo to jest charakteryzacja i niestety ciężko to utrzymać w czystości. Mam malutkie farby tłuste i farby na bazie wody, te pierwsze złote tutaj są na bazie wody. To są farby Krolan, Supra, czyli te właśnie tłuste. Tu farby są posegregowane kolorystycznie, są to farby NYX, one również są kremowe. Są różne kolory, wszystko jest poukładane mniej więcej od najjaśniejszej do najciemniejszej. Są jeszcze tu dwa nowe opakowania, jak widzicie, aż do czerni, po prostu przeróżne kolory. Niebieski i tak dalej. To są fantastyczne farby Prisma od Mayron. I one są już takie tęczowe. Uwielbiam je po prostu. Piękne są. Chciałabym częściej z nich korzystać, tworząc jakieś body paintingi, no ale ciężko Wam to pokazać na kanale po prostu. Tutaj są farby na bazie wody. Oprócz tej ostatniej, która jest
najbardziej popularną chyba farbą do ciała królem i jest to clown, czyli taka tłusta, supra kolor, biała, najbardziej biała farba. Natomiast tutaj są te na bazie wody, czyli te bezpieczniejsze, łatwiej zmywalne i które zastygają na ciele. I jest to firma Stanzaro albo firma FX Makeup. Przeróżne kolory. Te Stanzaro Wam naprawdę polecam, bo cena jest dobra, a bardzo fajne krycie mają, więc jeżeli chcecie zacząć się bawić charakteryzację, to myślę, że te farby się u Was jak najbardziej sprawdzą. Mam też farby takie bardziej pro i są to farby, widzicie Skin Illustrator, i farby, które rozpuszcza się alkoholem bądź takim specjalnym roztworem i te farby są wodoodporne, więc tworzą, można stworzyć nimi jakieś rany, sińce i tak dalej przy produkcjach filmowych, czy jeżeli ktoś pracuje w bardzo trudnych warunkach i charakteryzacja musi wytrzymać naprawdę jakieś spotkania z wodą, pot, ciepło i tak dalej. To są właśnie farby do tego celu. Nie pokazywałam ich na kanale, no bo ciężko pokazać aż tak tą profesjonalny kosmetyk, który wiem, że no, nie skorzystacie z tego, tak? I raczej Was nie zainteresuje, chyba że już bardzo profesjonalnych charakteryzatorów, ale myślę, że oni już po prostu wszystko wiedzą na ten temat, więc te farby są po prostu tak dla mojego użytku, kiedy pracuję i robię jakieś charakteryzacje na kimś. Mam tutaj dużo wacików, te też pojemniczki, które widzicie, te malutkie są z zestawu z Pepco. Sztuczna szczęka nawet jest, to takie wiecie, rzeczy, które przy charakteryzacji mogą się przydać. Jakieś waciki, wata, płyny do soczewek, tutaj jakieś inne materiały do ran. I mój mała kolekcja soczewek, są tutaj przeróżne soczewki, różne kolory, pewnie większość już znacie z moich filmików, na przykład te takie do smoka, które były użyte na całe oko, czarne, białe, te ślepe, ostatnio z Waszej ulubionej charakteryzacji Martwa Panna Młoda, to tutaj te ślepe oczy są całkowicie, no i duże pojemniki, są jeszcze takie mniejsze opakowania z innymi soczewkami, że sporo tego tutaj jest, jestem dumna z tej szuflady i kocham ten porządek i naprawdę to działa, wszystko dalej jest kolorystycznie poukładane, to nie jest tak, że ja wczoraj układałam to przed filmikiem, żeby wszystko było tak pięknie, nie, to już jest tak od miesiąca, mimo że używam tego cały czas, to ten system tutaj układania kosmetyków się naprawdę sprawdza. No i zobaczmy, co jest jeszcze w tej dolnej szufladzie. Stoper to drzwi. Dolna. Dolna bardzo jest solidna, więc dlatego zostawiłam te kosmetyki w szafie, bo ta szuflada naprawdę jest konkretna. Zresztą to jest szafa dziecięca, więc wyobraźcie sobie, jak dziecko otwiera i się zawiesza, czy wchodzi do tej szuflady, to musi być mocne. No i tak wygląda ta moja dolna szuflada. Tu z tyłu to wszystko są jednodniowe farby do włosów, spreje do włosów, to wszystko tutaj jest, z tego też korzystam bardzo często. Barwniki spożywcze, no to jest taki akurat, wiecie, brudna część tego wszystkiego. Są tu wąsy z ostatniej charakteryzacji na Frediego. No i tu oczywiście wszystkie takie już butle, lateks, tańszy lateks, lepszy, Mayron, który nakładam bezpośrednio na twarz, z tego robię jakieś odlewy, łysiny sztuczne, taki mały zapas, bo to się zawsze przyda, preparaty do dezynfekcji pędzli, do dezynfekcji rąk, alkohol, to tutaj wszystko się znajduje, wazelina, pudor dziecięcy, tak, to naprawdę się bardzo przydaje przy charakteryzacjach, sztuczna krew taka wielka z Mayron, są removery do wszystkich efektów specjalnych, do SFX-ów, jest miękki plastik do robienia ran, mastiksy, kleje do ciała, co tutaj jeszcze jest, tak, kleje do peruk, matowe, remover właśnie do takich właśnie mocnych preparatów klejących, woda utleniona, czy tam gliceryna potrzebna do tworzenia żelatynowych odlewów, więc żelatyna też tutaj jest, tu jest silikon i ten plastik termoplastyczny, którego używam do różnych charakteryzacji, więc sporo w tej szufladzie jest takich ważnych dla mnie rzeczy, z których też bardzo często korzystam.
No i teraz możemy się zabierać za te komody wypełnione kosmetykami. Myślę, że zaczniemy od tych z tej strony. I co tutaj jest? Pędzle i gąbki. Zrobiłam taki dział specjalnie na górze, ponieważ jak tutaj kogoś maluję, to pędzle mam pod ręką. Na chusteczkę wyciągam sobie te, które potrzebuję. Wiem też, gdzie sięgnąć, jeżeli potrzebuję jakiegoś dodatkowego, więc to wszystko jest pod ręką. I ta szuflada wygląda tak. I mam podział na pędzle do twarzy, pędzle do modelowania, pędzle do podkładów i tak dalej. To są jakieś stare pędzle, które używam do charakteryzacji i leży tutaj też zapas gąbeczek do makijażu. Są pędzle do korektora, co tutaj ta spineczka robi, do korektorów, które mam, czyli takie zbite. Są stare pędzelki i malutkie pędzelki, czy pędzle do ust. To takie są właśnie tutaj w tym dziale. Z tyłu są rzeczy jednorazowe. To są oczywiście etui na pędzle, kiedy je suszę. Te są jeszcze nowe. Tutaj z tyłu mam szczoteczki jednorazowe do tuszowania rzęs. Tu są jeszcze w opakowaniu. Tu są jednorazowe aplikatory do ust. Spineczki potrzebne oczywiście do zabezpieczenia włosów klientki. Tu mam wszystkie takie etui, w których też są pędzle. Czyste pędzle, które wożę ze sobą albo na jakieś warsztaty, pędzel do pasy, do pędzli i jeszcze takie małe etui, które wożę ze sobą na moje jakieś prywatne wyjazdy, gdzie potrzebuję pędzelków, żeby się po prostu nie zniszczyły, więc nie wrzucam ich do kosmetyczki, a mam w takim małym etui. Tutaj też mam puchate jakieś pędzelki, no i tak to wygląda, małe kabuki i znowu gąbeczki. Tu jest płytka do makijażu, do kosmetyków, coś do mycia pędzli, więc sporo tego w tej szufladzie jest. Zamykamy, lecimy dalej. Aha, jeżeli chcecie wiedzieć, skąd są te pojemniki, one są materiałowe i pojemniki mam z Pepco. Niedawno je kupiłam. Nie boję się, że są materiałowe, nic mi się nie pobrudzi, ponieważ tutaj absolutnie nie wkładam żadnych brudnych pędzli. Miejsce na brudne pędzle mam w kartonie. I po użyciu, po nagrywaniu jakichś filmików wrzucam wszystkie do kartonika, a później mam jedno takie posiedzenie z tymi pędzlami, gdzie myję je przez godzinę lub nawet dwie, dezynfekuję i odkładam do wysuszenia, więc tak to wygląda. Kolejna ważna szuflada, pielęgnacja i jest tego trochę. Maski. To jest dla mnie najważniejsze w tej pielęgnacji. Maski w płachcie. Jest ich mnóstwo, ale od nich jestem uzależniona. Ja cały czas dokupuję nowe. Mam tu jeszcze kilka, które przywiozłam z Tajlandii, a większość z nich tutaj jest nowa. Są nie tylko do twarzy, osobno mam z tyłu do stóp, do rąk, czy do ciała. Też są tutaj takie maski. Mam takie malutkie do ust, pod oczy, więc to wszystko jest podzielone. Ale po te maski sięgam najczęściej. One są dla mnie naprawdę mega, mega ważne. Są jakieś nowości, nowa pielęgnacja, którą dopiero co wrzuciłam, na przykład te maseczki Sephora, płatki kosmetyczne oczywiście. No i tutaj jest też podział na kosmetyki, których używam. Mam tutaj kremy, niektóre są nowe, tych jeszcze nie używałam, chociaż nie, ten już był używany tak do twarzy. Mam coś do ciała, oczywiście aloes, coś do makijażu, olejki, więc to, co jest mi i potrzebne przed makijażem, ale też po prostu do pielęgnacji, żeby wszystkiego nie trzymać w łazience, tym bardziej, że nie wszystkie kosmetyki to lubią, nie lubią tego ciepła, które w łazience się wytwarza podczas chociażby kąpieli, a ja to robię sobie saunę. Kolejna szuflada i uwaga, to jest raj. I tutaj umieściłam palety cieni. Na tym samym poziomie, co z drugiej strony, są te wszystkie cienie sypkie, wiecie, jakieś pojedyncze opakowania, są tutaj, a tutaj są palety. I teraz uwaga. Tadam! Kocham! Kocham tę szufladę.
Patrzcie na to. Faktycznie jest tego bardzo, bardzo dużo. Są to palety, z których korzystam. Z każdej jednej. Ta jest nowa, tą włożyłam dzisiaj. Podział na duże palety, mniejsze palety i najmniejsze palety. Wszystkie widzę dokładnie, z czego one są. Tutaj mamy NYX Cosmetics, jest Smashbox, jest Semilac, jest Fenty. Jeszcze nie używałam, więc dlatego jest w opakowaniu, żeby się nie pomylić. Jeżeli chcę coś testować, to się po prostu po te w opakowaniach. Tutaj mam dużo cieni Glam Shadow, jest Rosy, jest Kobo, oczywiście cienie NYX Cosmetics, palety, jest Urban Decay, którą bardzo wszyscy lubią, Dust, jest znowu Kobo, jest Anastazja, moje ukochane palety Affect i Zoeva. Po te palety sięgam zdecydowanie najczęściej, dlatego są tutaj razem. Jest tu Faced, znowu Glam Shadow, jest Mio, jest paleta Maxi, znowu Zoeva. No i większe palety, to jest Jeffree Star, jest też, są palety oczywiście Glamboxy całe. Tu są boksy, gdzie sobie powkładałam cienie, na przykład Make Up For Ever. Są też takie duże z Glam Shopu, gdzie sobie cienie kolorystycznie poukładałam. Widzicie, jaka jest różnica? Tu macie chłodne, niebieskości i tak dalej. Tutaj są róże, fiolety, stłumione kolory, pociepłe kolory. No i ostatnia paleta, fiolety, zielenie i mocno połyskujące cienie, więc dlatego tutaj je trzymam tak razem, bo ja wiem dokładnie, która jakie cienie zawiera. Tak samo te duże jeszcze plastikowe palety, zobaczcie, chłodna, a tutaj, tu mam akurat do twarzy, bo tam już mi się nie zmieściła w tamtej kolejnej szufladzie. W tej szufladzie znajdują się również kosmetyczki, znajdują się lusterka, takie przenośne. Znajdują się tutaj te wszystkie narzuty zabezpieczające dla klientki podczas malowania, więc tak wygląda ta szuflada. Jestem z niej bardzo dumna, bo te kartoniki, które tutaj powkładałam, one oddzielają moje palety, więc nie przewracają mi się i wiem, gdzie która jest, więc mega jestem zadowolona. Ok, ostatnia szuflada z tej części, ona jest bardzo ciężka, ale ta jest jeszcze cięższa i tu, słuchajcie, znajdują się nowości, więc tylko zerkniemy do tej szuflady, natomiast nie ma co tam wnikać w to, bo jest większy bałagan, to znaczy taki kreatywny bałagan, ale wiem dokładnie, gdzie co jest i tu są nowości. Nowości, które do mnie przychodzą, które chcę przetestować, ale po prostu czekają na swoją kolej. I jeżeli piszecie do mnie często, przetestuj to, bo jakaś nowość się pojawia, to wierzcie mi, że kolejka jest bardzo długa. To są same rzeczy, które ja chcę przetestować i które chcę wam nakręcić jakieś filmiki z tego. Naprawdę jest tego mnóstwo. Są osobno pomadki, osobno są produkty do twarzy, jakieś palety do twarzy. Nie, no naprawdę tu jest Sodoma i Gomora, tutaj jest tego mnóstwo, więc wierzcie mi, że te kosmetyki kiedyś, prędzej czy później pojawią się na kanale, ale póki co czekają w tej właśnie wielkiej szufladzie. No to teraz środek. Te komody, to co tutaj widzicie, te szufladniki stworzyłam przez sklejenie trzech małych szufladników z Ikei, tych drewnianych. Ja je przemalowałam na złoto, dodałam oczywiście uchwyty i te wszystkie ozdobniki na karteczki, podpisałam sobie wszystko. Nie mocowałam tego do tych komód, które są obok, więc trochę się chwieje, bo jest mega przeciążona. Można to oczywiście zrobić, ale nie wiem, jak w przyszłości będę się przemeblowywać, tym bardziej, że jestem na wynajmowanym mieszkaniu, więc bezpiecznie jest jak jest, już się nie muszę martwić. Później nie będę się martwić, o może tak, że coś trzeba odklejać, czy będę miała zniszczone meble. Więc stworzyłam coś takiego. I co tutaj mamy? Zobaczcie, piszę różowe, neutralne, cieliste, czerwone, fioletowe, trwałe, sine, zgaszone, błyszczyki, nawilżanie, czarne i szare, pomarańczowe, bordowe, ciemne, są NYX Lingerie, są kredki, są jakieś ozdoby, szalone kolory. No i właśnie, tutaj znajdują się
po matki. Nie tylko, no bo w tych szufladach są również ozdoby, takie ozdoby do paznokci, czy ozdoby, które wykorzystuje do charakteryzacji, natomiast są też po matki. Czekajcie, jedną ręką jest trudniej. Tutaj mam wszystkie szalone kolory. Z tych korzystam oczywiście najmniej, ale musiałam je włożyć do osobnej szuflady. Kiedy robię charakteryzację, to wiem, że sięgam po takie kolory, tak, do tej właśnie szuflady, tutaj je znajdę. Zamykamy, tutaj mam, tak jak Wam mówiłam, NYX Lingerie, tutaj wszystkie one są jeszcze nowe, w sumie czekają na jakieś może rozdanie, bo nie jestem w stanie ich akurat użyć. Tu mam wszystkie kredki do makijażu ust, no niestety zabrakłoby mi szufladek, żeby to rozłożyć jeszcze kolorystycznie. Myślałam o tym, żeby je posegregować i włożyć do tych kolorów, ale w sumie rzadko używam kredek, więc one są wszystkie tutaj i jeżeli potrzebuję, to już sobie tyle odnajdę, tak? Ta jest chyba pusta, tak, ta jest pusta, czeka na swoją kolej. Mamy kolory pomarańczowe, złote i brązowe. Jeffree Star, po prostu są przeróżne. Smashbox, NYX Cosmetics, jest tego trochę. Bordowe, ciemne, piękne, no ale patrzcie, wszystko jest pięknie kolorystycznie dobrane, więc wybieracie jedynie, jaką firmę chcecie nałożyć, czy jaki efekt, jakie wykończenie. Czarne też mają swój dział. Kat Von D, NYX. Takie oto szalone kolory, bardzo, bardzo ciemne. Błyszczyki nawilżanie, czyli jakaś pielęgnacja. Błyszczyki też są rzadziej używane przeze mnie, ale oczywiście są. Sine i skaszone kolory. Ich jest mniej, bo akurat takich pomadek nie używam często, też do jakiejś charakteryzacji czy bardzo odważnego makijażu, ale mają swoją własną szufladę. Są pomadki trwałe, no i tutaj są te pomadki, o których kręciłam filmik, Lip Sense, które są nie do zdarcia i bardzo ciężko je w ogóle zmyć, usunąć z ust. Jest też Lipfinity, więc to jest szuflada samych takich bardzo trwałych, bo wszędzie znajdziecie trwałe, ale to już jest takie, wiecie, naprawdę nie do zdarcia. Mam fioletowe pomadki, no ta szuflada jest bardzo ciężka. Sporo tutaj pomadek się znajduje. Są fioletowe, ale też takie, wiecie, śliwkowe. Po prostu tonacja musi się tutaj zgadzać. Wiem, że jeżeli takich potrzebuję, sięgam tutaj. Bardziej intensywne czy zgaszone. Wszystkie tutaj są. Czerwień, jedna z moich ulubionych szuflad. Patrzcie na te kolory. Fenty jest jeszcze w opakowaniu, bo bardzo chcę ją użyć do jakiegoś filmiku, więc dlatego ją zostawiłam w pudełeczku. A tutaj są wszystkie te, z których bardzo często korzystam. Uwielbiam Kiko, uwielbiam Bourjois, uwielbiam tą Jeffree Star Golden Rose, więc tutaj na górze akurat są te pomadki, z których najczęściej korzystam. Teraz jest też tutaj Fenty, słyszałam o niej wiele dobrego, więc będzie do testowania. Pomadka, która najczęściej jest przeze mnie używana, czyli pomadka w kolorze zgaszonego różu, takiego bardzo, bardzo neutralnego, i ta szuflada jest pełna. Jest tutaj mnóstwo tych pomadek, ale ja je kocham, mimo że jest ich tak dużo, to każda jedna w tej szufladzie była używana. Możecie wierzyć albo nie, każda. I jest tutaj Semilac, oczywiście pomadki, które uwielbiam, Bourjois Rouge Edition Velvet, zobaczcie. Wszystkie te odcienie, które różnią się dosłownie tonem lub dwoma od siebie, mam w tej szufladzie. Jest Huda Beauty, jest Affect, jest Smashbox. No, jest tylko naprawdę sporo, ale z tych kolorów chyba Wy też korzystacie najczęściej. Tutaj mam Nude, czyli te wszystkie neutralne nudziaki Huda Beauty. Jest znowu już Edition Velvet, oczywiście jest NYX Cosmetics. O, sporo. Ta też szuflada zajmuje dużą ilość miejsca. A na samym końcu mam róże, bo ich było chyba najwięcej, więc włożyłam je tutaj. I tu są pomadki, które już są o wiele bardziej intensywne z tym różem niż te w półce niżej, w szufladzie poniżej, więc one tutaj wszystkie są.
Myślę, że ten system naprawdę fajnie się sprawdza, jeżeli kolorystycznie sobie to każdy wizażysta poukłada, bo wtedy wiemy, jeżeli przychodzi klientka, jeżeli chcemy użyć jakiegoś odcienia, bo już mamy gotowy makijaż oczu i robimy kropkę nad i w postaci makijażu ust, to wtedy sięgamy do koloru, który nas interesuje i jest szybciej wybrać po otwarciu pielistego koloru nude. Po prostu szukamy tej, która nam pasuje najbardziej. Więc zadowolona jestem bardzo z tego rozwiązania i przechodzimy dalej. Teraz zajrzymy do bardzo ważnej szuflady, bo tutaj są wszystkie kosmetyki bazowe. Podkłady, bazy, korektory, utrwalacze do makijażu, kremy. Wszystko, czego potrzebujemy do uzyskania nieskazitelnej cery. Bardzo ciężka jest ta szuflada, bo znajduje się tutaj sporo kosmetyków. I świetne pojemniki kupiłam całkiem niedawno. Nie mam pojęcia, jak ten sklep się nazywa. Zapomniałam, ale sklep znajduje się w Galerii Katowickiej i jest to taki japoński sklep, tam mniej więcej na tym piętrze, zerowym bodajże, z tego co pamiętam, tak, to jest zerowe piętro. I te pojemniki są na bieliznę. Zapłaciłam za jeden 18, niecałe 19 zł, jest z przykryciem, pokrywka jest gdzieś tam od dołu, bo jej nie potrzebuję, ale zobaczcie, jak to jest fajnie, tutaj wszystko porozdzielane, więc posegregowałam sobie moje podkłady. Tu są moje ulubione, czyli oczywiście True Match, są podkłady, po które często sięgam, czyli podkłady Smashbox, są podkłady delikatniejsze, Benefit, jest coś mocniejszego, czyli Estée Lauder Double Wear, jest również delikatny Laura Mercier, bardziej podkłady drogeryjne, czy mocniejsze, charakteryzatorskie, tutaj mam Sticky, czyli już bardzo, bardzo mocne krycie, kremy BB, dla mnie to jest podstawa makijażu dziennego, są też bazy, po te bazy tutaj sięgam najczęściej i są to bazy Smashbox, baza, którą kocham najmocniej, to ta baza Smashbox Photo Finish Prime Analyzer, to już jest któreś opakowanie moje, więc stoi tutaj, bo tu jest takie przygotowanie do makijażu, do tego zaraz dojdziemy, ale jeszcze bazy, podzieliłam sobie na te rozświetlające, tu też są rozświetlające, tu są rozświetlające, tu są miksery, czyli wiecie, biały mikser, czy ciemny mikser do przyciemnienia, rozjaśniania podkładów, ważne są różne konsystencje, natomiast nie musicie mieć już każdego podkładu w wszystkich odcieniach, ważne są tony, żeby mieć jakiś tam chłodniejszy, cieplejszy. Natomiast jesteście w stanie sobie dobrać idealnie do klientki kolor, jeżeli macie te właśnie miksery, więc są to takie niezbędniki. Tutaj mam też takie, które lekko opalizuje, coś co rozświetla, ale też jakby ociepla podkład, więc naprawdę to jest mega, mega potrzebna rzecz. Są bazy takie oliwkowe, są mocno rozświetlające, odbijające światło, więc to wszystko znajduje się tutaj. Tutaj mam korektory, są przeróżne, jest Smashbox, jest Catrice, tu widzicie Fenty, więc jest ich trochę. Mamy też Makeup Revolution, jest Semilac, są bardzo fajne moje ostatnie odkrycie, Rimmel, Lasting Finish, kredki, które kocham, tym bardziej te pomarańczowe, kiedy klientki mają bardzo duże zasinienie pod okiem, to uwielbiam właśnie używać tych kredek. Smashbox, Golden Rose, tutaj jest Urban Decay, tych kredek jest tutaj sporo, jakieś bardziej rozświetlające korektory do skóry dojrzałej. Kamuflaże, czyli to już jest bardziej profesjonalna działka do kamuflowania niedoskonałości, ale też tatuaży, więc to tu się znajduje. Tutaj mam mgiełki. Jest to mgiełka, która przygotowuje skórę do makijażu. Można też użyć do wykończenia makijażu. Jest mgiełka z Urban Decay. Są oczywiście fixy, Fix Plus z MACa. Face and Body, najważniejszy podkład, też jeden z najważniejszych w pracy, dlatego jest tutaj. Dezynfekcja rąk, kremy, mgiełki, przygotowanie, pielęgnacja. Tutaj mam kremy pod oczy, które lubią się z podkładami. Jest alkohol, płyn do dezynfekcji rąk i woda w takich atomizerkach. Płatki, duży fikser tutaj jest z Krolanu i inne fiksery jeszcze z tyłu. Więc tak wygląda
bardzo, bardzo ważna dla mnie szuflada, która skrywa całą bazę, takie esencję najważniejszą. Lecimy dalej. No i lecimy z następną szufladą i w tej szufladzie jest całe modelowanie twarzy, czyli pudry, róże, rozświetlacze i tak dalej. Tadam! No, tu są pudry. Te pojemniki są z Pepco. Te też? Nie, te są chyba z Isku. I tutaj, o, to jest świetny pojemnik, który kupiłam w Pepco. Jest on na przyprawy. Kosztuje chyba z 8 zł, niecałe. Bardzo fajnie jest to rozdzielone i właśnie przez to, że te półeczki są tak lekko wykrzywione w tamtą stronę, to te wszystkie kosmetyki leżą. Są tak lekko do tyłu przechylone, więc dokładnie widać, co się tutaj znajduje, więc to Wam serdecznie polecam. I te pojemniki, które też są z Pepco, to są takie, widzicie, z plexi przegródki, więc też są mega. Też można sobie posegregować te palety, które chcecie i żeby się nie przewracały po wyciągnięciu jakichś tam palet, które potrzebujecie. Ja mam zawsze z tym problem, bo wyciągam kilka, jak jadę na jakieś warsztaty, biorę sobie, a jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to i są pustki. Więc jeżeli bym nie miała tych przedziałek tutaj, no to wszystko by mi się przewracało i później musiałabym to segregować na nowo, a tak po prostu wyciągam sobie cały dział, który potrzebuję. To jest mega pomocne. Tak, pudry, które są dla mnie niezbędne w pracy, to oczywiście Laura Mercier, puder transparentny, to jest puder LCMA, to jest puder fiksujący Dermacolor, no nie wyobrażam sobie już od lat bez tego pracy, jakieś pudry rozświetlające, to tutaj wszystko jest i jakieś takie, o, Benai, ten banana, on też jest mega potrzebne w pracy, ale chyba jakbym miała wybierać jeden najlepszy, to jest zdecydowanie Laura Mercier. To jest coś, co warto zainwestować, bo inwestycja się bardzo szybko zwraca. Tutaj są kremowe róże i rozświetlacze, po które sięgam najczęściej. Tutaj również są rozświetlacze, highlighty takie w kremie. Te są akurat z Golden Rose, jest tutaj też NYX Cosmetics. Tu są wszystkie prasowane kosmetyki. Bronzery, róże, z przodu te, z których najczęściej korzystam. Tutaj jest Too Faced, jest oczywiście Benefit, My Secret, cudowne rozświetlacze, Bourjois, NYX, to tutaj się znajduje. A tu są palety, palety przeróżne, bo jest paleta Kobo, jest Anastasia Beverly Hills. Teraz ją tutaj wyciągnę. O, jest Anastasia, jest Zoeva, jest rozświetlacz, paleta rozświetlaczy z Huda. Mamy tutaj NYX Cosmetics, Jeffree Star. Jest w opakowaniu Fenty, bo to przyszło do mnie niedawno, więc dalej jest w opakowaniu, żebym po prostu wiedziała, że to jest nowe i to jest do testowania. Dwie moje ukochane palety do konturowania, czyli Kat Von D i Affect, są wspaniałe. Tutaj są palety, gdzie mam powkładane różne róże i rozświetlacze, które są solo, tak jak tutaj widzicie w Glamboxie. I jeszcze z tyłu są jakieś palety z rozświetlaczami, tak, które są jeszcze w opakowaniu. Tu są róże, róże, które bardzo lubię. Róż to jest Bicor. Chcę Wam pokazać, ale bym musiała wszystko powyciągać. Sin Skin, który pokazywałam Wam w ulubieńcach chyba 2 miesiące temu. No i oczywiście paleta Kat Von D, bardzo znana Wam wszystkim. Więc tak wygląda ta szuflada. Wszystko jest pięknie poukładane i naprawdę wierzcie mi, że te tutaj przydziałki bardzo pomagają w zachowaniu porządku, kiedy bardzo często Wasze kosmetyki podróżują, czyli jeździcie do klientek, jeździcie na jakieś pokazy makijażu, czy tak jak w moim przypadku prowadzicie warsztaty, więc często ogrom tych kosmetyków jest wyciąganych, ładowanych do kufra. I po prostu dzięki temu ja cały czas mam porządek. A tak jak Wam mówiłam, ten porządek był robiony już wiele miesięcy temu. Jest całkiem nieźle. Następna szuflada. Oczy, cienie, pigmenty, kredki i to wszystko. No, jest porządek, nie? Niczym w sklepie. Te fajne
opakowania, te pudełeczka są z Epko i one są fajne, bo można je nakładać. Widzicie? Można je nakładać, dzięki temu się trzymają wszystkie razem. To jest mega. Te takie plastikowe z plexi pojemniki na pomadki przywiozłam z Anglii, dając jakieś grosze za nie, tak samo to, więc wykorzystałam je na wszystkie glittery, pigmenty, bo te wszystkie numerki są z dołu, więc dlatego są poprzekręcane i jest mi łatwiej je znaleźć, więc zamiast pomadek to po prostu się znalazły pigmenty i glittery. Tu mam kremowe cienie, są też z tyłu te, których rzadziej używam i te, których używam częściej tutaj z przodu, czyli te z Semilaka na przykład, brokaty, tutaj cienie palety Dior, brokaty moje ulubione są w sumie tak tutaj skupione w jednym miejscu, czyli numer 05 i 07 NYX Cosmetics, które są po prostu przepiękne. I ten tutaj z Krolanu, więc to jest taki ważny dla mnie dział. Przy brokatach są oczywiście bazy. Bazy nie tylko pod cienie, na przykład białe bazy do jakichś artystycznych makijaży, żeby wydobyć głębie koloru, są oczywiście moje ulubione i zobaczcie ile mam sztuk tutaj tego glitter primera, bo jest fantastyczne, więc NYX Glitter Primer, no jest sporo tego jest, jest żel do brokatu, jest baza Too Faced, no sporo tych baz gdzieś tutaj jest, jest Glam Glue. One są przy pigmentach celowo, żeby po prostu ich nie szukać. Pigmenty sobie tak tu poukładałam. Nie jest to oszczędność miejsca, ale dzięki temu ja widzę dokładnie po jaki sięgam. Poukładałam je sobie kolorystycznie od takich jasnych, białych, po trochę bardziej napigmentowane. Tutaj już są cieplejsze cienie, pigmenty. Tutaj mam pigmenty Affect. Również są takie poprzewracane bardziej do góry, żebym widziała po co sięgam. Tu jeszcze mam wrzucone takie pojedyncze cienie, które nie poszły jeszcze do żadnej palety. Zapas jeszcze glitter primer, tak jakbym miała tutaj mało, wiecie o co chodzi, nie? Więc jeszcze jest, żeby nie było, żeby mi nie zabrakło. Tutaj mam wszystkie pojedyncze cienie i cienie kremowe. NYX Cosmetics, bardzo te intensywne kolory Vivid. Mam bazy, bazy moje ulubione, czyli Maybelline Color Tattoo, taka cielista. Mam bazę z Anastazji, z Maca. O, pigmenty oczywiście Inglot, przecudowne, pigmenty Kobo, pigmenty Affect i jakieś tutaj jeszcze cienie. Wszystko jest pojedyncze i oczywiście błyszczące jeszcze piękne. Kobo. Już ich chyba nie ma w ogóle, więc żałuję, bardzo dobrze, że je mam w zapasie. Tutaj mam matowe cienie NYX Cosmetics, też bardzo intensywne. No i kredki oczywiście, kredki podstawowe, cieliste, czarne i takie grube, które też fajnie robią zabawę. W ostatniej szufladzie rzęsy, ogrom rzęs, tusze, produkty do brwi, tutaj wszystko jest do brwi, kredki, pomady, tu są eyelinery, eyelinery kolorowe osobno, to wszystko jest w jakichś małych pojemniczkach, tak żeby wszystko ładnie było posegregowane, kolorowe tusze też mają swoje miejsce, kleje, no, temperówki do kredek, no i rzęsy też są podzielone, z tyłu są te szalone do charakteryzacji, tu są kępki, których bardzo często używam i je zabieram ze sobą, a tu są te bardziej naturalne, fajne rzęski, o na przykład Natural Lashes, są piękne, są tutaj nowe jeszcze ze Sminko, Sminko, Katosu, NYX, tego jest naprawdę ogromno i bardzo dużo tuszy, wiem, mam chyba z tym problem, ale tak wygląda ta szuflada. No i teraz chyba rozumiecie, dlaczego musiałam stworzyć zupełnie osobny filmik na temat tego, co jest w tych szufladach i nie mogłam Wam tego pokazać w filmiku z turnę po moim studio, bo po prostu filmik byłby bardzo, bardzo długi. Tak wygląda moja kolekcja kosmetyków, chociaż kolekcja dziwnie brzmi, bo tak jakbym je kolekcjonowała, a nie używała, tak jak te moje
stare kosmetyki. No ich nie używam, nie kolekcjonuję, natomiast z tych wszystkich korzystam cały czas i cały czas na nich pracuję. Mam nadzieję, że kilka takich moich trików na porządkowanie kosmetyków Wam się przyda do porządkowania Waszej toaletki, więc dajcie znać, co Wam się najbardziej spodobało. No a na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli nie widzieliście wcześniejszego filmiku z turnę po studio, to oczywiście Was zapraszam. Tutaj na górze dam Wam odnośnik. Klikamy i wchodzimy, oglądamy. I dam Wam też w opisie pod spodem, jeżeli chcecie do niego wrócić. No, to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do następnego. Do zobaczenia. Pa!